Kazanie świętego Augustyna biskupa Jan jest głosem, ale na początku było słowo, czyli Pan. Jan był głosem tylko do czasu. Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca. Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu. A jeśli chcę ci coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim. W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeniesione dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu. Czyż ten dźwięk niosący słowo nie przypomina ci sam przez się, że potrzeba by on wzrastał, a ja się umniejszał? Dźwięk głosu spełnił swoje zadanie i przebrzmiał jakby mówiąc w ten sposób ta moja radość doszła do szczytu trzymajmy się słowa nie dajmy aby się ono zagubiło gdy już poczęło się w tajnikach naszego serca czy chcesz stwierdzić że głos przechodzi a słowo boga trwa gdzież jest teraz chrześcijana Jan go udzielał i przeminął teraz zaś Przyjmuje się chrzest Chrystusa. My wszyscy wierzymy w Chrystusa, wyczekujemy zbawienia w Chrystusie, a o tym powiedział nam głos. Trudno jest odróżnić głos od Słowa, to też Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze Słowem. Ale Jan wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego, którym nie był. Rzekł więc, nie jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem. Wtedy zapytano go kim więc jesteś. I odpowiedział. Ja mam głos wołającego na pustyni Prostujcie drogę dla Pana. Głos wołającego na pustyni, głos przerywający milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy, mój głos rozlega się po to. Aby wprowadzić pana do waszych serc. Lecz jeśli nie naprostujecie drogi dla niego, to nie przyjdzie on tam, dokąd chce go wprowadzić. Cóż jednak oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę? Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana chrzciciela. Ludzie uważają go za Mesjasza, ale on nie taji, że nim nie jest. I nie karmi swojej próżności błędnym mniemaniem ludzi. Gdyby powiedział: Jestem mesjaszem, jakże łatwo by mu uwierzono, skoro brano go za mesjasza, zanim jeszcze wypowiedział się na ten temat. Ale on się tego wystrzega. Mówi, kim jest, uniża się i nie równa z Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie. Rozumie, że jest tylko lampą. Która płonie i świeci, i lęka się, aby ona nie zgasła, za podmuchem pychy.